Yeah. Warto być cierpliwym. Ten cały czas czekanie zostanie wkrótce wynagrodzone. Aha. Yeah. Płynę na łajbie, dawno rozwinąłem żagle. Złowię Moby Dicka, dzisiaj jestem Rexem Huntem. A ta wredna suka często wymyka się kantem. Codziennie jej szukam i na pewno ją znajdę. Miałem branie za mał lata na wyciągnięcie ręki, ale byłem jeszcze za cienki i połamałem moje wędki. Nade mną nieba błękit, w powietrzu czuję sukces. Może nie dziś, może nie jutro, ale dorwę ją wkrótce. Mówili mi, nie wypływaj, bój się sztormów, bój się Posejdona, będziesz potępiony, domku. Małutka to nie arka, a ja nie jestem Noe. To prywatna walka, sam na sam ze żywiołem. Płynę po rekord Polski, świata i kosmosu. Wydaje na to, że to na ty nie masz prawa głosu. Choć tyle osób, ile metod, tyle haków, ile przynęt. Po swojemu płynę, po swojemu płynę. Złowy Moby Dicka, hej, złowy Moby Dicka, hej. 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 Ja sam na sam z żywiołem płynę, sam na sam z żywiołem. Ja sam na sam z żywiołem płynę, sam na sam z żywiołem. Ja sam na sam z żywiołem płynę, sam na sam z żywiołem. Ja sam na sam z żywiołem płynę, płynę, płynę. Opuszczam kotwicę, jestem na miejscówce. Dopiero przypłynąłem, już leci kulka po kulce. Siedzę na szczycie, na zielonej górce. Złowię Moby Dicka i to wkrótce. Z pokolenia na pokolenie płynie wiedza. Słuchaj dzieciak, zawsze sporna będzie miedza. A ludzie będą chcieli wrzucić łódkę ci do pieca, byś nie popłynął dalej i o sieciach się nie dowiedział. To tyle dzieciak. Wracam do swojej wyprawy. Mów mi Krzysztof Kolumb, jestem świata ciekawy. Sygnał, echo, sądy zamieniam na głos pikawy. I jestem wolny, choć pode mną ocean lawy. Kiedy go przypłynę, uśmiechnie się fortuna. Za pomyślne wiatry składam modły u Neptuna. Cel cenniejszy dla mnie niż każda klasy suma. Tak pachnie natura, lepiej od skuna. Złowy Moby Dicka, hej, złowy Moby Dicka, hej. 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 Ja sam na sam z żywiołem płynę, sam na sam z żywiołem. Ja sam na sam z żywiołem płynę, sam na sam z żywiołem. Ja sam na sam z żywiołem płynę, sam na sam z żywiołem. Ja sam na sam z żywiołem płynę, 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 płynę. Szukam odpowiedzi, jestem głodny wiedzy. Spragniony emocji, potrzebuję nowych przeżyć. Ciągle szukam prawdy, czasem brak siły, by wierzyć w to, że jasna strona może zwyciężyć. Zły los mu skóły pręży i w niebie ma konszachty. Podpisane kontrakty, kto na proch będzie starty. I jesteś chuj warty, jak jesteś martwy. To nie żart, to nie żart, to nie żart. Siema, tak jak obiecałem, tak jak wam opowiadałem, wracamy do karpiowania, 7 listopada, niedziela. To nie jest początek mojego wyjazdu, to już jest jego koniec. Przyjechałem sobie na nockę z ojcem, ojciec siedzi tam kawałek dalej. Ja wczoraj przyjechałem dosyć późno, było już ciemno, czy późno. Była godzina 17:30, ale było już tak ciemno, że nie byłem w stanie wam nawet nic nagrać. Dałem sobie z tym spokój. Widzieliście tylko ewentualnie tam moje zestawy. Jak widzicie, już w zimowym klimacie. Już w zimowym klimacie za tymi karpiami. Nie będę wam tu się dużo rozwijał. Może na koniec filmu, jak ktoś będzie chciał, to mnie posłucha. Ale to,
co lubię mówić najbardziej, było branie. O 23 piękny odjazd, po 5 godzinach dosłownie. Jesteśmy na wodzie, którą już znacie z moich filmów, tej trudnej wodzie, o której tam nie opowiadałem zbyt wiele. Na tej wodzie, na której widzieliście cały rok właściwie bez konkretnej ryby, no bo ostatnio miałem w kwietniu, ale wtedy jeszcze filmów nie kręciłem. Teraz wam pokażę, na co stać tą piękną wodę. Naprawdę zwróciła mi ta ryba to na co tyle tutaj czekałem. Mówię, resztę sami zobaczycie. Wagę wam powiem. Co najważniejsze, długość wam powiem, bo zaskoczyła mnie bardzo mocno. Ale to zobaczymy się lada chwila. Ryba w worku odpoczywa sobie. Zaraz już będziemy ją puszczać, zważymy jeszcze dokładnie. Zbierzemy. Pokażę wam. Będziemy puszczać. Dobra, nie wiem jak wy mnie widzicie. Jak widzicie, to chyba wiem, ale nie wiem jak mnie słyszycie. Bo jest wichura standardowo jak tutaj. Tak jak mówiłem, pokazuję. Mówiłem wam, że ja tej zimy tutaj coś konkretnego wreszcie dla was wyjmę. 15600, moja ulubiona ryba, jak już dobrze wiecie. I tak jak widzicie, o kulce, której wam mówiłem, pomarańczy z kałamarnicą, to jest kulka niezawodna. Miejsce zagrało, wszystko zagrało, godzina 23, zestaw 5 godzin w wodzie. Tak jak widzicie, mamy taki piękny efekt w postaci tego smoka. Piękny sazan, on ma prawie metr po kołysce już. Tam nie wiem ile mu zostało miejsca, chyba z 5 cm po długości. Piękna ryba, płetwy jak mama, jak moja dłoń. No po prostu niesamowita. Walka była, powiem wam, bardzo nierówna. Ale na szczęście tak był zapięty, że udało się go wyjąć, obciążenia zmniejszyłem. 90 gram w zupełności wystarczy, żeby zapiąć taką rybę, jak widzicie. Genialnie był zapięty. Kulka 15 podwieszona popkiem. Zresztą zestawy widzieliście, jak po ciemku je kręciłem, ale myślę, że dobrze tam to wyjdzie. Piękna ryba. I tak jak mówiłem, sezonu nie kończymy, my dopiero go zaczynamy. Będziemy tu z ojcem siedzieć, choćby miał, tylko żeby lotu nie było. I będziemy, mam nadzieję, pokazywać wam takie piękne okazy. Co ja wam mogę powiedzieć? Zwróciło mi się. Jak widzicie, w listopadzie można łowić piękne ryby. Oczywiście pogoda jest wtedy jaka jest, temperatura jest jaka jest. Ale można je łowić. Piękny okaz, jak widzieliście. Jeszcze raz 15600. Piękny, pełno łuski kar. Uwielbiam te ryby. Co mogę powiedzieć? Wyjazd dobiega końca. Nie będę tutaj już wielce filozofii jakichś wydzielał. Pomarańcza z kałamarnicą, 2,5 metra głębokości. Delikatny namułek. Uciekamy już z twardego dna już na chłodne pory roku, bo ryby nie mają czego tam w ogóle szukać. Niewiele wsypane, zasypane trochę kulkami pomarańczy ze squida, ze skopeksem w ogóle, pinapla i trochę peletów. Dużych peletów, o. Nie wiem czy słyszeliście, ale był pik. Ale fałszywy niestety. Więc myślę, że ten film tak zakończę. Zaraz się będziemy składać. Taka szybka nocka.
myślę, że takich nocek w zimie zobaczycie dosyć sporo u mnie. Mam nadzieję, że dosyć sporo. Mam nadzieję, że jeszcze większe ryby i jeszcze więcej tych ryb. Niedługo będę się wybierał na taki wyjazd jednodniowy na wodę w PZW, ale to w swoim czasie zobaczycie co i jak. Zobaczymy, czy będą tam ryby. Planuję w grudniu taki dłuższy wyjazd. Zobaczę, jak mi on wyjdzie. No i co? No i chyba tyle, nie? Pakować się i jazda na ryby. Dobrze się ubrać i jazda na ryby. Nie ma co się zastanawiać. Za tą rybę musicie zostawić lajka. Obowiązkową nagrodę lajka. Proszę, żebyście podchodzili do zestawu. Dzięki Wam bardzo, że obejrzeliście to do końca. Zestawy widzieliście. To, co mogłem, to pokazałem przez tak krótką nockę. Piękną rybę widzieliście. Jakby się coś jeszcze, to się jeszcze zobaczy. A tymczasem składam się, bo już chętnie bym wszedł do ciepłego domku. W nocy mieliśmy temperaturę. Chyba było 1 stopień czy 0, już kołyska zamarzała, już mieliśmy szron na szybach w samochodach. Ojciec no niestety bez pika był tydzień temu. To miał jakieś tam małe te karpiki, co ja mówiłem wcześniej na tej wodzie, co widzieliście. Jeden chyba miał 5 kg, drugi był trochę mniejszy. No ale ta ryba pokazała, że mimo wielu wyjazdów, tak trudnych wyjazdów, można łowić tutaj piękne ryby. Nie jest to proste, ale można. Mam nadzieję, że niedługo się widzimy. Zostawcie lajka pod tym filmem. Subskrypcje oczywiście, jak będą nowi widzowie, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że tych ryb będzie więcej. Do zobaczenia.